Oczywiście, że Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się te wybory wygrać. Wystawimy własną listę do powiatu. Będziemy też starali się mieć dobrych kandydatów, czy przedstawimy dobrych kandydatów na burmistrzów, wójtów, czy tutaj na gospodarza Słupcy, jestem przekonany. I nie przedstawić jej tych kandydatów. Będzie to osobna konferencja prasowa. Myślę, że to będzie jakieś tam lokalne święto. Ale jestem przekonany, że to będą kandydaci, którzy będą mieli program, którzy zawalczą, którzy będą nadzieją na zmianę tego, co jest w mieście Słupca, jak w powiecie słupeckim. Jesteśmy już, tak jak pan poseł wspomniał, praktycznie mamy na ukończeniu listy do Rady Powiatu. Wystawimy kandydatów, oczywiście pełne listy we wszystkich okręgach do Rady Powiatu. I do Rady Powiatu tradycyjnie, tak jak to było 3 lata temu i 7 lat temu, idziemy pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Nieco inaczej będzie wyglądała sprawa, jeżeli chodzi o Radę Miasta i Samorząd Słupecki, ponieważ tutaj wzorem ostatnich wyborów zaproponowaliśmy bardzo szeroką koalicję różnym stowarzyszeniom, grupom mieszkańców i myślimy, że ten projekt, który przedstawimy już tuż przed wakacjami, myślę, że będziemy gotowi, to będzie taki projekt, który pozwoli mieszkańcom Słupcy zaufać nam i wybrać nas także w wyborach do Rady Miasta. No, jeżeli będą jakieś pytania, to oczywiście jesteśmy gotowi odpowiedzieć. Czy zmiana ordynacji wyborczej, szczególnie w tym zakresie ostatnim, który pan wspomniał, czyli tego, że nie można startować jednocześnie na burmistrza i na przykład radnego, w jakiś sposób nie skomplikuje tutaj sytuacji w powiecie słupeckim, bo wiemy, że pan Miernik startował na burmistrza zawsze i do Rady Powiatu, no może nie zawsze, ale przynajmniej w ostatniej kadencji. Czy to jak gdyby nie zamknie mu jednej z tych dróg? Na pewno. No zamknie. Na pewno. Może, nie wiem, czy... To znaczy tak, w dalszym ciągu nie chciałbym jeszcze dzisiaj ogłaszać decyzji, które podjęliśmy. Na pewno wystawimy, czy poprzemy kandydata na burmistrza miasta Słupcy i na pewno wystawimy pełną listę do powiatu. Jak to będzie wyglądało, gdzie będzie moje miejsce, to jest nie tylko moja decyzja, ale to jest także decyzja członków Prawa i Sprawiedliwości, to jest decyzja wszystkich tych grup, z którymi chcemy zawrzeć koalicję i jaka ona będzie, no myślę, że się dowiemy raczej w okolicach wakacji. A nie wykluczają państwo poparcia kandydata do jakiejś innej opcji politycznej albo innego ugrupowania? Na burmistrza miasta? No to jest tak, że w pewnych sytuacjach partia zyskuje, a w pewnych sytuacjach partia traci. No, może akurat w sytuacji słupeckiej może partia trochę straci, ale to nie szkodzi. Chodzi o to, żeby nie układać ordynację pod konkretną listę, pod partię, tylko układać po prostu ordynację, która była uczciwa, bo ordynacją na lata. Natomiast na pytanie drugie, które pan redaktor zadał, nie wykluczamy tego, że poprzemy jakoś tutaj stowarzyszenie lokalne, czy jakąś grupę stowarzyszeń lokalnych, czy jakiegoś innego kandydata z własnego komitetu. Rozmowy na ten temat trwają. Mówię konkretnie o sytuacji tutaj w mieście Słupca i gminach powiatu słupeckiego. A gdyby pan mógł się zdecydować, panie Miernik, to pan by wolał startować do powiatu, na przykład do Rady Miasta, czy jako kandydat na burmistrza, gdyby pan mógł sam decydować za siebie? To nie jest tylko i wyłącznie moja decyzja. My chcemy tak ustawić listy, żeby one były jak najbardziej korzystne dla miasta i dla powiatu, a także dla tych środowisk, które reprezentujemy. Ja tu jeszcze uzupełnię kolegę. My chcemy jedne i drugie wybory wygrać. Tak, my chcemy jedne i drugie wybory wygrać. I na burmistrzu mówię teraz o wyborach do Rady Powiatu Słupeckiego, mieć swojego starostę, ale także na wyborach na burmistrza, na gospodarza miasta Słupca. Myślę, że jesteśmy w stanie naprawdę przedstawić i podkreślę jeszcze raz, dobrych kandydatów, dobrą listę i dobrego kandydata, który da nadzieję na dobrą zmianę. Także nie jest ważne, kto będzie kandydował, tylko ważny jest program. No, my w naszym programie chcielibyśmy się skupić na atutach naszego terenu, na atutach, jakie posiada Słupca, jakie posiada powiat słupecki i czy w związku z tymi atutami niewątpliwymi, które mamy, czy jesteśmy w stanie choć odrobinę powtórzyć sukcesy naszych sąsiadów, samorządów,
Już nie mówię o Wrześni, bo to jest naprawdę byłoby bardzo duże wyzwanie, ale samorządów powiedzmy ze Środy Wielkopolskiej, z Jarocina. Chcemy po prostu pokazać mieszkańcom naszego powiatu. Zobaczcie, Słupca czy powiat słupecki, czy gminy położone w powiecie mają takie i takie atuty. Chcielibyśmy tak i tak nimi zarządzać, nimi kierować, żeby one choć w odrobinie osiągnęły taki sam sukces jak nasi sąsiedzi.